Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogu. Jest sobota, oczywiście ja vloguję, jak to co sobotę. Mam Wam do pokazania kilka rzeczy takich informacyjnych. Chciałam Wam pokazać Glossy Box, do którego zasubskrybowałam w lipcu, ale był to koniec miesiąca, więc tak naprawdę jest już za późno, żeby zrobić osobny film i Wam pokazać unboxing, bo jest już po prostu za późno, żeby otrzymać to samo pudełko. Ale takie filmy będą się pojawiały u mnie na kanale co miesiąc, przez kolejnych 11 miesięcy przynajmniej. Więc pokrótce chciałam Wam szybko pokazać, co jest w tym lipcowym Glossy Boxie. Sam Glossy Box subskrypcja kosztuje między 10 a 14 funtów miesięcznie. Do tego jest 3,95 przesyłka pocztowa. Ale są do tego różne zniżki, kody, więc ja podaję Wam je w opisie. Jeśli mielibyście ochotę z nich skorzystać, ja zapraszam. Ale pokażę Wam, co jest w pudełku i sami ocencie, czy wydając to 10 funtów, wiecie, miesięcznie, jest warto zasubskrybować do takiego pudełka. Samo pudełko, wiecie, ja już otwierałam, więc to nie będzie taki normalny unboxing. Pokażę Wam po prostu, co jest. Całe pudełko wygląda tak. Jest w bardzo takich letnich kolorach. Otwiera się magnetycznie, więc też fajnie. Do tego jest w środku taka ulotka, która nam mówi o tych kosmetykach, które są w środku i pokazuje również cenę. Jest 5 produktów. Cały box to wartość 84 funtów. I teraz Wam pokażę szybko, co jest. Wy sami zdecydujcie, czy to jest fajne, czy nie. Mi się bardzo podoba, niektóre kosmetyki bardziej niż te pozostałe, ale o tym zaraz. Dostałam taką gumę ekstra. Teraz tutaj jest taka kostka pod prysznic, Foam O, nie wiem jak to się nazywa, chyba jakoś tak, Foam O, nie wiem jak to czytać. Jest to z ekstraktem z jabłek i z innych owoców. Jest to taka kula pod prysznic, którą się wrzuca do kabiny, na spód kabiny prysznicowej, czy tak jak ja mam na przykład, jest to wanna i prysznic jest nad wanną, więc wtedy rzucacie na podłogę taką kulę i pod wpływem ciepłej wody te wszystkie aromaty, które się tutaj uwalniają z tej kostki, mają nas relaksować. Wiecie, dla mnie troszeczkę zbędny produkt i ja jestem z niego tak naprawdę najmniej zadowolona z tego pudełka, a to dlatego, że ja wolę kąpiele niż prysznice. Prysznic jest dla mnie czymś takim odświeżającym, szybkim i tak dalej, ale na szybko. Natomiast kąpiel jest czymś, co mnie relaksuje, wtedy mogę leżeć w gorącej wodzie, nic mi nie przeszkadza, mogę sobie zapalić jakieś świeczki fajne, aromatyczne, czy wlać olejek eteryczny, po prostu jakiś fajny zapachowy do wody i to mnie wtedy relaksuje, więc jakby ta kula jest dla mnie no, zbędnym produktem, ale być może Wam by się takie coś przydało. Kto wie, może na 1000 subskrypcji zdecyduje się zrobić rozdanie, zrobimy jakiś konkurs i wtedy może niektóre te produkty z tych boksów będą do wygrania. Czemu nie? Zobaczymy, jak szybko nam się uda zdobyć 1000 subskrypcji. Kolejny produkt to jest puder brązujący i to jest firmy KNDR Beauty, Kind Bronze Bronzer Powder Bronzette. No nie wiem, jak się czyta tą firmę, mniejsza z tym. Ten produkt kosztuje, już Wam mówię, 14 funtów. Ja jestem zadowolona, dlatego że ja lubię takie pudry brązujące. Rzadko kiedy korzystam na przykład z różu do policzków, ale bronzer możecie bardzo często na mojej twarzy zobaczyć. To jest puder brązujący, który można budować, więc jeśli chcemy użyć tylko delikatnie, to tak możemy, a jeśli chcemy mocniej, można go nadbudować. Pigmentacja jest mega. Sami widzicie, jest to dosyć mocna pigmentacja. Kolejnym produktem jest taki tint do ust i do policzków i to jest MAC O Beauty. Jak możecie zobaczyć, ten tint jest dla mnie zdecydowanie za czerwony, za mocny, więc tutaj sprawdzałoby się powiedzenie im mniej, tyle tym lepiej. Kiedy się rozetrze, nie wygląda nawet tak źle, ładnie się blenduje na twarzy i ładnie się rozprowadza. Jest bardzo kremowy produkt. Na policzki zdecydowanie mniej, na usta, no kto wie, ja teraz mam pomadkę, więc nie będę sprawdzać, ale fajny produkt. Pozostałe dwa produkty, które zostały w tym pudełku, to mgiełka i to jest Aurika.
Ta mgiełka jest w cenie, już Wam mówię, 20 funtów. Zapach taki bardzo tropikalny. Nie wiem też do końca, czy dla mnie. Bardzo mi się podoba opakowanie, ten hologramowy napis. Naprawdę wygląda zacnie. Ale okej, fajny rozmiar na podróż. Jeśli chodzi o mgiełki i wiecie tutaj o cenę porównawczą, no powiedzmy Victoria's Secret mgiełki kosztują na promocji od 10 do 15 funtów. Kolejny produkt to Ila Maska, taki krem, żel, który również jest primerem. Jest to produkt nawilżający do naszej twarzy i on jest z witaminą C i B3, więc naprawdę działanie tych witamin, w szczególności razem, jest bardzo fajne. Wygląda tak, zupełnie żelowa konsystencja. Nie chcę tutaj może przechylić, żeby mi się nie wylało. A jeśli pomyślę, że to ja, to całkiem możliwe, mogłoby się tak stać. Tak czy inaczej jestem zadowolona i ten produkt kosztuje 34 funty. I tutaj w zależności tego, co wypisaliście przy takim profilu subskrypcyjnym, gdzie były informacje zbierane na temat Waszej cery, Waszej tonacji, Waszych włosów, ja wybrałam, że ze swoich kosmetyków najbardziej skupiam się na nawilżeniu, nie na rozświetleniu, więc tutaj były dwa produkty jakby do wyboru, nie przed nas, ale przez samą firmę Glossy Box, i ja właśnie zdecydowałam się na ten, a był jeszcze rozświetlacz Ila Maska, przypuszczam, że w bardzo podobnej cenie. Sami ocencie, czy te kosmetyki Wam się podobają, czy zasubskrybowalibyście do Glossy Boxa albo do innego Beauty Boxa. Jeśli chcecie, a subskrybujecie jakiś, napiszcie w opisie, jaki to jest, ja chętnie się przyjrzę tej subskrypcji. A teraz będziemy się powoli szykować. Ja mam dzisiaj swoje drugie szczepienie covidowe i wiecie, trochę mam obawy, bo Martin, kiedy miał swoje szczepienie tydzień temu, po prostu tak się rozchorował, tak go rozłożyło, że nie mógł się ruszać ani tak naprawdę funkcjonować przez dobrych kilka dni. Ja teraz się obawiam trochę tego, że mnie rozłoży. Co prawda bardzo chciałam mieć to szczepienie właśnie w czasie weekendu, a nie w tygodniu, żeby było może trochę luźniej z obowiązkami i możemy sobie nawzajem z Martinem pomóc. Dlatego też zdecydowałam się na sobotę. W takich miejscach nie powinno się kręcić, ale na pewno Wam powiem parę słów, jak było i jak się czuję. Mam nadzieję, że będę czuła się dobrze. Ale w międzyczasie, kiedy, wiecie, no wiedziałam i bukowałam swoją szczepionkę, nie do końca wiedziałam, jakie będą moje plany na sierpień. Teraz już wiem, będę biegać cały miesiąc. Kto chce pobiegać ze mną? Słuchajcie, fajna akcja, akcja charytatywna. Biegamy przez 31 dni, 31 mil. Około 50 km. Wiecie, nie trzeba przebiec jakby tych 50 km czy 31 mil w jeden dzień, tylko można to sobie rozłożyć, można też biegać, spacerować, chodzić. Ogólnie chodzi o to, żeby się ruszać i żeby zdobyć ten cel 31 mil. Zapisałam się właśnie do takiej akcji charytatywnej. Pieniążki są zbierane na bardzo szczytny cel i jest to fundacja, która się zajmuje również całym researchem na temat raka trzustki. Dostajemy taką koszulkę. Run 31 miles in August. Bardzo fajna koszulka. Ja myślę, że zdecydowałam się na trochę za duży rozmiar, bo wzięłam sobie M-kę. Zazwyczaj S-ki są na mnie przyciasne, M-ki troszeczkę za duże, więc chciałam coś takiego oversize'owego, ale nie aż tak. No i mam nadzieję, wiecie, biegać 31 mil, 31 dni. Myślę, że mam taką nadzieję, że troszeczkę zrzucę na wadze, ale nie chcę dużo zrzucić, może 2-3 kg maksimum, bo moja waga jest odpowiednia do mojego wzrostu, tak mi się wydaje. Ja się przynajmniej dobrze czuję sama ze sobą, ale wiecie, już przyszedł taki czas i jest lato, że chciałabym troszeczkę wyrzeźbić swoją sylwetkę i myślę, że bieganie tutaj mi w tym jak najbardziej pomoże. Do tego może uda mi się zmotywować, żeby dostawić jakieś inne ćwiczenia. Tak czy inaczej, cała akcja jest charytatywna, zbieramy pieniążki na właśnie cały ten research, jeśli chodzi o raka trzustki. Dostałam tutaj również wszystkie informacje. To wszystko przyszło w takiej wielkiej kopercie.
Tutaj oczywiście podziękowania za branie udziału w tej całej akcji. Jakie są koszty tego wszystkiego i żeby się naprawdę nie przejmować, czy uda nam się w tych 31 dniach zdobyć 10 funtów czy 50 funtów. Ja swoją akcję zrobiłam od 0 do 150 funtów. Wydaje mi się, że jest to taka kwota, wiecie, okej, którą jestem w stanie może zebrać. Jeśli mi się nie uda, to też nic nie szkodzi. Te pieniążki, które już zostały jakby wpłacone na to konto, one tam zostaną. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie zaczęłam biegać. Zaczęłam całą akcję tydzień temu, czyli chciałam już pozbierać troszeczkę pieniążków i udało mi się zebrać 47 funtów, więc jakby 1/3 tego, jakie są moje oczekiwania. Wiadomo, że chciałabym więcej, ale jakby nie chcę nikogo namawiać też do wpłacania pieniędzy. Każdy zrobi to, co uważa i wiecie, czy jest to symboliczna kwota 1 funta, czy 10 funtów, to każdy funt, tak naprawdę każda złotówka się liczy. I tutaj jest na przykład bardzo fajnie opisane to, na co po prostu oni wydają te pieniądze. Widzicie, 8,23 kosztuje na przykład przygotowanie takiego startowego pudełka dla osób, które są nowo zdiagnozowane, czyli mogą w tym pudełku zebrać wszystkie informacje, gdzie mogą się zwrócić o pomoc, jaki jest proces leczenia, co można zrobić i jak można o siebie zadbać. I tutaj jest na przykład też podane 29 funtów, to kwota, która jest potrzebna na to, aby jakby wyprodukować pojedynczy test do tego, aby można sprawdzić samemu w domu, czy jest się chorym, czy ma się jakieś, nie wiem, symptomy i tak dalej, objawy, no już wiadomo, osoba będzie wiedziała, co zrobić, ale koszty takiego testu, godzinę researchu nad takim testem to 29 funtów, 30 funtów, więc jak widzicie, niemało kosztują takie badania, cały ten research nad rakiem trzustki, ale mając te kwoty, oni zakładają, że w 2024 roku taki test już będzie dostępny w każdej aptece i będzie można sobie samemu zrobić test w domu, czy się choruje. Myślę, że fajna sprawa, tym bardziej, że wiecie, zazwyczaj takie choroby są wykrywalne już w późniejszym stadium, gdzie już może nie ma tyle możliwości na pomoc. Ja jestem zadowolona, że biorę w tym udział. Będzie to z korzyścią dla mnie i dla innych. Mam nadzieję, że będę mogła tutaj komuś pomóc. O, widzicie, oni tutaj sami sugerują, aby tą kwotę sugerowaną, taką, którą każda osoba mogłaby zebrać, to 150 funtów. Wiem, że już zanim się ten challenge zaczął, bo jutro jest niedziela, 1 sierpień, już zebrano około 100 tysięcy, więc naprawdę mega. Cieszę się, że biorę udział w tej akcji. Kto wie, może następny będzie jakiś maraton, jeśli się wyćwiczę i wezmę się za bieganie. Ale to jest właśnie powód, dla którego trochę się obawiam też tego szczepienia. Wracając do tematu. Martina rozłożyło, no i nie chcę, żeby rozłożyło też mnie. Chciałabym jednak jutro zacząć, jest to dla mnie ważne. Zobowiązałam się, więc chciałabym być tutaj słowna i no wiecie, będę Was informować na bieżąco, jak mi idzie. Może wstawię jakieś zdjęcia z biegania, jeśli będzie ktoś biegał ze mną. Wiem, że jutro Kylie jest dosyć podekscytowana na bieganie, więc może zaczniemy jutro rano. Myślę, że nie będzie dla mnie też możliwe, żeby biegać codziennie, a przynajmniej w tych dniach, kiedy Martin pracuje z biura, musiałabym wstać około 6, jeszcze zanim dzieci wstaną, żeby mogła iść pobiegać przynajmniej pół godziny. No i może będę próbowała w niektóre dni po prostu nadrobić, zrobić 3 mile czy 4 mile i później mieć odpoczynek kolejnego. Mam nadzieję, że cały temat Was nie zanudził. Do zobaczenia za chwilę. Za chwilę się spotkamy w innej scenerii. Tutaj ktoś ma już, widzicie, rozbity taki namiot. Martin z Elą sobie spacerują. Tu jest taki fajny młyn, który to wszystko napędza i natlenia wodę dla ryb. Niesamowita sprawa. Tych jezior tutaj jest dosyć sporo, chyba 4 albo 5, znaczy jezioro, to nie jest jezioro, to jest po prostu staw. Staw, który jest sztucznie robiony, nie jest naturalnym zbiornikiem, no ale przepięknie tu jest. Widzicie, wszędzie są wędkarze.
Wygląda to niesamowicie. Tutaj też jest taka fontanna, już tu kiedyś byliśmy, więc też Wam pokażę, ale jest dosyć nieźle pozarastane. O, i tam jest ta fontanna. Widzicie? No, ale tutaj pozarastało i to już nie działa. Tam dalej jest jeszcze taki sklepik z burgerami. On jest otwarty bardzo, bardzo długo, więc nawet jeśli byśmy tutaj zostali, można skorzystać i ewentualnie sobie coś tam do jedzenia kupić. Tutaj są normalnie toalety, więc też nie ma z tym problemu jakby. Nie ma kabin prysznicowych, ale jesteśmy zbyt blisko domu, żeby w ogóle, wiecie, z tego korzystać i jakby jedną noc damy sobie radę. Tutaj są inne stawy. O, zobaczcie tą roślinę. Wygląda trochę jak rabarbar. Wow! Ma takie kolce. Mega! Zobaczcie tego liścia, tu jest moja dłoń. Niesamowite. Tutaj też płynęło sobie coś, ale jest, widzicie, zablokowane. Tutaj jest kolejny młyn, który tą wodę dotlenia. Widoczki są tu niesamowite. Jak widzicie, pogoda nie dopisuje. Hey! Are you having fun, Ella? Bardzo jestem zadowolona z tego, gdzie mieszkamy. Mamy wszędzie naprawdę fajne miejsca, bardzo blisko. Nie musimy daleko jeździć. Dzieci też korzystają z uroków przyrody. Uwielbiają spędzać czas na zewnątrz i tak naprawdę, wiecie, jakby tylko mogły, to by cały czas siedziały nad wodą albo w wodzie. No ale tak, pięknie to wygląda. Mi się bardzo to miejsce podoba. O, i ten szum wody przez ten młyn. Niesamowite. Tutaj jest las dookoła. Kolejny wędkarz przyjechał. Ja teraz zostanę z Elą, podpatrujemy sobie trochę, a Martin pójdzie tam do głównego biura, żeby się zapytać, jakie są opłaty, ceny i tak dalej. Z tego co wiemy, to nie trzeba mieć żadnej karty wędkarskiej ani nic takiego. To są prywatne staże, wystarczy tylko opłacić i można tutaj wędkować. Do McDonalda. Po drodze zgłodniliśmy, więc podjechaliśmy szybko do McDonalda. Teraz jest koło godziny 1:30, więc jeszcze trochę czasu mamy do szczepienia. Szczepienie jest o 15:30, ale musimy jeszcze z pół godziny dojechać do szpitala, więc trochę nam zejdzie. Nie wiem, czy jeszcze podjedziemy do domu. Are we gonna go home after this? Or? Tak, zabierzemy Elę do parku, jeszcze na plac zabaw, tam sobie pewnie zjemy tego McDonalda. Pojedziemy do domu, nie wiem, napijemy się jakiejś herbatki i będziemy wtedy się zbierać. Dam Wam znać, trochę się denerwuję jakoś, nie wiem, chciałabym się dobrze czuć po tej szczepionce. Po pierwszej było okropnie, po drugiej niby jest lepiej, no ale tutaj Martin jest przykładem, że rozwaliło go kompletnie. No nie wiem, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że jutro wystartuję ze swoim challenge'em, że pogoda dopisze, że ja dopiszę. Zmotywowana jestem na pewno, bo wiecie, jakby cel całej akcji jest już bardzo motywujący, więc ja trzymam kciuki, wytrzymajcie za mnie, żeby się udało. 31 mil, prawie 50 km, damy radę. Where are we, Ella? Ella, gdzie jesteśmy?
Gdzie? McDonald's? McDonald's. Patrzcie, jak się rozpadało. Niestety się rozpadało, więc stanęliśmy sobie na takim przydrożnym parkingu niedaleko w sumie nas, ale mieliśmy jechać na plac zabaw, na który nie pojedziemy. Tam mieliśmy sobie zrobić taki mały piknik. Są stoliki piknikowe. No trudno, nie udało nam się. Już taka uroda angielskiej pogody, że deszcz pojawia się znikąd i nagle. Ja mam swojego hamburgera. Martin z Elą też zajadają, więc zjemy, może przestanie padać. I pojedziemy jeszcze raz na ten plac zabaw. W sumie jest po drodze do domu, więc zahaczymy i zobaczymy, jeśli nie będzie zbyt mokro. Jesteśmy na placu zabaw i wiecie co? Okazuje się, że tu jest w ogóle sucho. I jak to jest, że w jednej wsi pada, a zaraz tej drugiej obok nie. O, dziękuję, Ela. Jesteśmy na placu zabaw. Bardzo mi się tu podoba. Są takie różne rzeczy. Tron. Forteca. Może ja też pójdę.